Cześć. Witajcie. Witam w audycji Kwadrans Poetycki. Przypomnę, że poprzednim razem mówiliśmy o tobie, o tomiku poetyckim Bernarda Łacha pod tytułem Psalmiki. Chciałbym dopowiedzieć coś o dotychczasowych audycjach, ponieważ wyłania się już w tych kwadransach poetyckich Pewna całość, mianowicie taki przypis jest jakby do tego, co mówiłem, próba odpowiedzi na pytanie, czym jest poezja. I tak jak czytam poezję na przykładzie tego, co dotychczas omówiliśmy, to wydaje mi się, że są takie trzy elementy składowe tego, czym jest poezja, i te elementy to świat język i dusza. I kolejność, w, jakie, w, w jakiej wymieniłem te elementy, jest oczywiście przypadkowa, dowolna, każdy może waloryzować rozmaicie te elementy. Dla jednego najważniejsze jest dusza, dla innego język, dla innego świat. Do tej pory mówiliśmy o duszy. W kontekście tomików Piotra Lamprechta było, dusz, było dużo o duszy, o świetle. W kontekście poezji Łacha trzeba było bardziej skoncentrować się na języku, jak on buduje wiersz, no i świat. Jeszcze nie mówiliśmy o świecie, ale o świecie chciałbym powiedzieć. Następnym razem już zapowiem, że chciałbym mówić o poezji Marka Wawrzyńskiego, jak on buduje świat przy pomocy poezji. I teraz o ile. W przypadku tomików Lamprechta mieliśmy do czynienia ze specyficznym rodzajem duszy czy duchowości, bo to była taka dusza nieco rozśpiewana, towarzyska, nastawienie było na wspólnotę, taką imprezę, taniec, śmiech, radość. O tyle tutaj dzisiaj chciałbym powiedzieć o tomiku Bartłomieja Kucharskiego Wieczór nad Wisłą. Bartłomiej Kucharski... Zamieścił bardzo krótki biogram na końcu. Pisze o sobie: Karmelita Bosy, poeta, mieszkaniec mórz, zagubiony wśród ptaków, drzew i ludzi. Tomik został wydany przez Towarzystwo Słowaków w Polsce Kraków 2020 rok. Tomik jest szczególny, recenzowałem go już kiedyś. Dzisiaj chciałbym kilka rzeczy po prostu o nim dopowiedzieć i przeciwstawić go niejako duchowość karmelitańską, duchowości augustjańskiej, chociaż nie wiem, czy to jest uprawnione, ale chciałbym tego dokonać. Mianowicie kucharski w wieczorze nad Wisłą, czy też raczej podmiot kucharskiego, jawi się jako taka jednostka nieco osamotniona, która przeżywa ból egzystencjalny do której świat jakby nie dochodzi bezpośrednio, i ona cały czas musi tego szukać, te, tego świata szukać, musi jakoś nauczyć się cieszyć tym życiem. I tak mi się wydaje, że tutaj w tym Tomiku Kucharskiego bardzo ważna jest nicość czyli, że jakby ten pogląd mówiący błądził w mroku, błądził w jakiejś nicości. O ile w tomiku Lamprechta było ciągle o świetle, że jest światło, ale tak mi się czasem wydaje, że o ile w tomikach Lamprechta było za dużo tego światła, bo któż przyzywa światła? No, ten, kto nie widzi. Natomiast ten, który cały czas przyzywa nicości, może być rozświetlony aż za bardzo. I tak mi się wydaje, że Kucharski w tomiku Wieczór nad Wisłą, w innych swoich tomikach. Być może ma to światło wewnątrz, ale ciągle jakby jest zaplątany w jakieś takie sprawy nicości. Że z jednej strony żyje w jakiejś rzeczywistości, nazwijmy to rzeczywistością światła, a z drugiej strony żyje w jakiejś rzeczywistości kresu, nicości, przemijania itd. i tak dalej. Ciekawym zabiegiem w tym tomiku Wieczór nad Wisłą jest przyzywanie cały czas elementu jednego rekwizytu poetyckiego, którym jest magnolia. Magnolia, która jest kwiatem o kolorze białym i która jakby stanowi synonim takiego synonim kresu, rozpaczy, przemijania, odejścia. Bliskim dla Kucharskiego poetą był również Tadeusz Różewicz, poeta pesymistyczny. Kucharski poświęca mu wiersz pod tytułem Modlitwa o pierwszej trzydzieści w nocy. I może ja zacytuję wiersz pod tytułem Pierwszy dzień wiosny. Zasłona ciszy ponad światem, milczą pociągi, samochody i samoloty. Po ulicach zaledwie kilka osób zupełnie przypadkowo przemyka bez jakiejkolwiek myśli o spotkaniu czy rozmowie. Zgasły ekrany kin, światła scen w teatrach także wygaszone. Wszyscy zamknięci w więzieniu własnych mieszkań, zasłuchani w pustkę oczekiwania na błysk odrodzenia życia. Ale błysku nie będzie. W pierwszy dzień wiosny wiemy już, że jedynym źródłem nadziei, na jakąkolwiek zmianę jest poezja. Jej święto przyniesie ocalenie, jej kwiat rozkwitnie jak magnolia, delikatnym głosem wzywającym do zwycięstwa nad koronawirusem i każdym innym pasożytem ziemi. I zawsze już magnolia będzie znakiem siły przywracającej ziemi moc istnienia. Ta magnolia Kucharskiego przewija się stale. Nieprzypadkowy jest kolor, bo biel w kulturach wschodnich jest przepracowaniem pewnej żałoby, pewnej utraty. Ten tom Wieczór nad Wisłą, jak wskazuje tytuł, jest pewną w zasadzie można powiedzieć przechadzką. Autor jakby przechadza się. Po różnych, również zagranicznych kurortach podróżuje, przechadza się nad morzem. Mamy na przykład taki wiersz Morska Fantazja, gdzie, autor przyzna, że, gdzie podmiot przyznaje, że idzie bałtycką plażą, w oku nie ma nikogo. Jedynie wiatr od morza pieści moją twarz, delikatnie dotyka nuki dłoni, osnuwa sobą ramiona i tors. Całe ciało jest spowite bliskością morskiego powiewu. Ogarnia mnie błogość bycia przytulonym przez niewidzialnego pocieszyciela. Także sy 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 sytuacja liryczna podmiotu mówiącego wierszy Kugarskiego jest zgoła inna niż tego podmiotu wierszy Lamprechta, bo jest to podmiot osamotniony, wrzuc wrzucony w świat, w pewną taką nicość, samotność, ból, Egzystencjalny, czasem nawet rozpacz. Ro, ro, rozpacz, po której zostają tylko popioły, a nie żadne pocieszenie. I również wieczór jest tutaj istotny, ten tytuł Wieczór nad Wisłą, ponieważ autor, bliska jest mu noc, właśnie brak światła, ciemność, tak jakby tam szukał Właśnie jakiejś prawdy o swoim życiu i o swojej sytuacji egzystencjalnej. Może ja zacytuję wiersz pod tytułem Wieczór nad Wisłą tytułowy. W ciemnych latach młodości uciekałem nad morze, aby zapomnieć, że jestem. Dzisiaj tego samego szukałem nad Wisłą. Nie było mnie, był spokojny nurt rzeki, pływające kaczki, pozostawiające ślady na wodzie, łabędzie proszące o kawałek chleba. Światła, latarni i blask miasta rozświetlającego się kolorowymi neonami. Mógłbym tak trwać w nieruchomym nieistnieniu, ale wspomnienie innego wieczoru wdarło się nagle z gwałtowną siłą niezagojonej rany. I właśnie ta niezagojona rana jest chyba czymś też bardzo istotnym. Podmiot mówiący, mówiący wierszy o cierpi wspomina też psychiatrę Antoniego Kępińskiego. Można wysnuć wniosek, że jest to ból duchowy, ale również ból psychiczny na przykład z, z powodu takiego, że usłyszał kiedyś od przyjaciela: "Nie mogę się w tobie odzwierciedlić". To jest ciekawa fraza, kiedyś tam Tadeusz Komendant w czasopiśmie Twórczość Mówił o tym, że człowiek ma takie neurony lustrzane, i te neurony lustrzane też działają bardzo dobrze, jeśli chodzi o widzenie literackie. Jakby przeglądamy się w każdej osobie inaczej. I ten wiersz Kuarskiego, właśnie o, tym, o tej niemożności odzwierciedlenia, jest właśnie taką niemożnością zobaczenia oblicza swojego i w, i w innych twarzach. I tak samo inni nie mogą zobaczyć swojego oblicza w twarzach podmiotu mówiącego, jakby ten podmiot mówiący był za jakąś przeżyczystą taflą, szybą, gdzie w zasadzie nie widać ostrych konturów, ostrych zarysów, jest jakaś anonimowość oraz, oraz bezosobowość. Może ja zacytuję ten wiersz słowa na pożegnanie. Usłyszałem, nie mogę się w tobie odzwierciedlić. Nigdy nikt mi tak nie powiedział. Na pożegnanie zwykle wszyscy wybierali milczenie. Odchodzili w ukryciu bez zbędnych tłumaczeń i pokrętnych uzasadnień. A teraz przekonałem się, że ktoś nie może znaleźć we mnie swojego odbicia. Że nie jestem dla kogoś lustrem, w którym widać jego twarz. Te słowa to nie tylko lekcja pokory, ale także wezwanie było czyścić zwierciadło myśli i pragnień aby inni mogli we mnie zobaczyć swoje oblicze i nie uciekać jak osoba, której imię będzie dla mnie zawsze wyrzutem sumienia. Zatem można powiedzieć, że jest to podmiot cierpiący, ale ocalenie upatruje właśnie w poezji i w, tej białym, w tym białym kwiecie magnolii, która go stale jakby rozświetla. Tutaj jest taki wiersz otwierający śmierć z magnolią w tle. A może zamiast w pobliżu morza, lepiej położyć się pod magnoliowym kopiercem i dać mu się uśpić bez żadnego przebudzenia, zamienić się w kwiat delikatniejszy niż spokojne fale południowego tchnienia i nie dać się w żaden sposób ożywić, zapadając coraz bardziej łagodną nicość magnoliowego drzewa. Yy, właśnie ta duchowość karmelitańska, w odróżnieniu od, od augustiańskiej, która stawia na świat, relacje i tak dalej. Tutaj jakby ważną sprawą jest nicość i to, co święty Jan od krzyża w drodze na górę Karmel określił słowem nada, nic. Czyli w zasadzie nie ma nic, jest po prostu nicość. I, i, i ta nicość jakby dla podmiotu wierszy kucharskiego jest pewnym ukojeniem. Nie tylko poezja, ale też jakieś takie przyzywanie nicości, i drobnych rzeczy, drobnych światełek, które jakby w życiu się zdarzają, choćby w tych kurortach, choćby spacerując Wisłą oświetloną, choćby idąc plażami Bałtyku, plażą również oświetloną, to wszystko jakby jest tym, ta coś jest jakby rozświetlona, są, są takie małe światełko, jakby to powiedział Karol Irzykowski reflektorem w mrok. I wydaje mi się, że to jest jeszcze jedna rzecz, jest tutaj ważna gęstość myśli i wyrazu w tym tomu. W tym tomie jakby autor bardzo dużo przeczytał, ale jednocześnie wykrystalizował pewną bardzo prostą i jednocześnie odpowiednią, odpowiednio nasyconą myśl poetycką, która właśnie jest w tym sensie, Prze przekonująca. To wszystko sprawia wrażenie, jakby było skąpane w lekkiej, magnoliowej migiełce sennej. Tak jakby ten podmiot mówiący trochę tak żył i jednocześnie śnił. W zasadzie te wiersze są takie dość senne, a przy tym można powiedzieć też kojące, no, wy 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 wyłania się tu pewna. Łagodność podmiotu mówiącego, ale jednocześnie cierpienie. Może przeczytam wiersz na dzisiaj ostatni: Glosa do cierpienia. Moje grzechy są jak kropla rosy o poranku na gałązce przebudzonej do życia pajęczyny. Zostanie po nich srebro najpiękniejszy klejnot, dla którego warto żyć nad przepaścią gasnącej pustki. Właśnie. Takie krajobrazy nieco ogłocone, pustynne, nieco takie przepalone, można powiedzieć, jakimś cierpieniem duchowym, psychicznym, wyłaniają się z tego spaceru, który jest jednocześnie spacerem wewnętrznym w głąb własnej duszy. Więc jeśli chodzi o poezję duszy, to jest to przykład takiej poezji duszy introwertycznej, schowanej w głąb siebie, kontemplującej ciszej samotność, Przeżywającej, prze, przeżywającą yy, pewien ból. W następnej audycji zajmiemy się światem na przykładzie poezji Marka Warzyńskiego. A na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.